Dzisiaj przychodzę do Was, mam nadzieję, że z miłym filmikiem, a przede wszystkim mam nadzieję, że z miłym filmikiem dla wszystkich osób, które lubią książki i lubią przede wszystkim czytać. Mianowicie przechodzę, żeby się zastanowić, czy lepsza jest zwykła książka, czy e-book. I to jest ciężki wybór dla mnie, bo powiem szczerze, że zarówno e-booki, jak i książki mają swoje dobre strony. I jeżeli chodzi o książki, to po prostu kocham całą taką otoczkę tego, czyli zapach świeżej książki, którą bierzemy do ręki, szelestu kartek, samego tego przekładania kartki na kolejną stronę, patrzenie jak nam ubywa tej książki. Cała ta otoczka, cały ten proces jest niesamowicie przyjemny i ja go bardzo lubię. Natomiast nie czarujmy się, że jeżeli chodzi o e-booki, jest to znacznie wygodniejsze, zwłaszcza w tych czasach. Ja osobiście posiadam Kindle, ten podświetlany, z którego jestem bardzo zadowolona, ale recenzję tego czytnika zrobię Wam innym razem. Natomiast zastanówmy się, co tak naprawdę lepiej wybrać, czy książkę, czy jednak e-booki i czytniki. Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o mnie, to ja do pewnego momentu w swoim życiu byłam za książkami i e-booki i te kwestie kompletnie ja od tego odchodziłam, ponieważ uważam, że kompletnie nic nie jest w stanie mi zastąpić zwykłej, prawdziwej książki, z którą mogę pracować, którą mogę poczuć fizycznie, całej tej otoczki i tak dalej. I pierwszy czytnik dostałam kilka lat temu w prezencie. Był to czytnik z kolorowym wyświetlaczem i niestety, ale był on dosyć kiepsko zrobiony. Chodzi o jego wyświetlacz, był kiepsko zrobiony ze względu na to, że w momencie, kiedy czytało się książkę w pionie, wówczas przez to, że on był kolorowy, to jakby pół ekranu było bardziej niebieskie i zielone, a drugie pół różowe, ponieważ ekran był zbudowany w tą stronę i on był zbudowany tak jak na przykład ekran, nie wiem, laptopa, chociaż teraz już laptopy i ekrany są znacznie lepsze, ale kiedyś było to widoczne, że jeżeli przesuwaliśmy w daną stronę ekranem, to jakby zmieniały się kolory. Na pewno kojarzycie i na pewno wiecie, o co mi chodzi. I ten czytnik był w taki sposób zrobiony, tylko on był zrobiony w tą stronę, że moglibyśmy normalnie czytać w tą stronę, a w tą stronę już było to widać. I niestety ten czytnik był porażką i ten czytnik został zwrócony do sklepu. Ja wiem, to był prezent, natomiast ja rozmawiałam z osobą, która mi go dała w prezencie. Zrozumiała to, zwłaszcza, że ten czytnik nie był tanim urządzeniem wówczas. W związku z powyższym po prostu zamiast czytnika otrzymałam tablet. I doszłam do wniosku, że będę czytała na tablecie, jednakże no niestety błyszcząca matryca to nie jest ten elektroniczny tusz, więc to wszystko wyglądało inaczej, tak? I jednak nie było to do końca takie, jakim ja tego bym oczekiwała, natomiast tablet używam do jakiegoś czasu, nawet coś tam czytałam na nim, ale rzeczywiście szybko mi się wzrok męczył. Potem próbowałam coś tam nawet czytać na telefonie, jeżeli rzeczywiście zależało na jakiejś pozycji, której nie mogłam akurat dostać, to czytałam na telefonie, czytałam właśnie na komputerze, czytałam na tym tablecie. Jednak no, nie czarujmy się, żadna z tych form nie była wygodna i ja doszłam w pewnym momencie do takiego wniosku, że ja po prostu nie jestem osobą, która nadaje się do czytania e-booków i do czytania na ekranie jakiegokolwiek wyświetlacza. Najzwyczajniej w świecie. Doszłam do wniosku, że mnie to nie odpowiada, mnie się szybko oczy męczą, ja jestem niezadowolona z tego i ja tego nie będę robić. Trudno, będę miała jakieś tony książek. W związku z powyższym stwierdziłam, że nie. Jednakże jakiś czas temu doszłam do wniosku, że spróbuję jeszcze raz z czytnikiem i będzie to... To był jakiś... Już nie pamiętam, jaki to był firmy czytnik. Nie, bo to jakiś drogi czytnik, ale również mi nie do końca odpowiadał. Nie do końca odpowiadał mi wyświetlacz i to, jak książka się wyświetlała. Sorry, coś mi tu lata. I ponowna próba spełzła na niczym. I w końcu jakiś czas temu, zresztą całkiem niedawno, zdecydowałam się w końcu na zakup Kindle, ponieważ wszyscy go zawsze polecali. Ja oglądałam go w sklepie i doszłam do wniosku, że być może on będzie dobry. A jeżeli nie będzie dobry, to ja go po prostu oddam.
I nie będę jakoś z tego powodu cierpiała. Nie się, Kindle to nie jest tani czytnik i nie każda osoba może sobie od tak na niego pozwolić, zwłaszcza w Polsce, ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast w końcu padł wybór na ten czytnik, ponieważ po przeanalizowaniu różnych informacji, różnych opinii, różnych stron, tego jak zostało opisane i wyświetlacz i tak dalej, doszłam do wniosku, że jeżeli ja bym była w stanie czytać jakiekolwiek e-booki, to tylko i wyłącznie w technologii i w taki sposób, jaki oferuje to właśnie Kindle. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że e-booki mają dużo również zalet. I dla mnie mają bardzo dużo zalet. Jedną z zalet jest to, że w jednym małym urządzeniu jesteśmy w stanie po prostu pomieścić całą bibliotekę. Naprawdę zmieści tutaj się mnóstwo. To jest bardzo dobre, tak jak i my nie mamy w tym momencie jeszcze kupionego domu. Nie osiedliliśmy się nigdzie, że tak powiem, na stałe, w sensie tego, że chcemy tu zapuścić korzenie i kupić dom. W związku z powyższym, no ja nie do końca jestem w stanie sobie pozwolić na to, aby móc tych książek mieć nie wiadomo ile i zrobić sobie taką dużą bibliotekę, bądź chociaż jedną ścianę z półkami, gdzie będą same książki. Ja jestem do czegoś takiego przyzwyczajona, ponieważ u mnie w domu, moja mama była molem książkowym, u mnie w domu zawsze było bardzo, bardzo dużo książek. I zawsze była biblioteczka i zawsze były regały, uginały się od ilości i ton książek po prostu. I ja po prostu to kocham. Ja wręcz uważam, że dom bez książek jest pusty, po prostu tam czegoś brakuje, brakuje takiej duszy. Dlatego książki w formie papierowej i w formie fizycznej są jak najbardziej potrzebne, ale nie po to, żeby ładnie wyglądały okładki, tylko żeby je przeczytać i żeby to był fragment nas, czyli książki, które przeczytaliśmy i pozycje, które uważamy za tyle, na tyle wartościowe, że chcemy je zachować dla siebie na lata, że chcemy je trzymać na tej półce. I to jest zarazem plus i minus książki fizycznej. Mianowicie, jeżeli kupimy książkę fizycznie, wydrukowaną i będzie to książka, która jednak nie trafi do nas, która nie będzie dla nas odpowiednia, która no gdzieś nam nie podpasuje, to zawsze jesteśmy w stanie ją po prostu sprzedać. Natomiast jeżeli chodzi o e-booki, no tutaj sytuacja ma się gorzej, no bo tak na dobrą sprawę, no nie sprzedamy tego e-booka, tak? Więc no nie jesteśmy w stanie odzyskać pieniędzy wydanych na dany e-book. Natomiast, tak jak ja mówię, my nie zakorzeniliśmy się jeszcze w jednym miejscu i to jeszcze nie jest nasze miejsce na ziemi. Ja nie jestem w stanie stworzyć biblioteki, więc dla mnie idealnym rozwiązaniem jest właśnie czytanie e-booków. Ponieważ ja te książki mogę mieć na dysku, mogę mieć na komputerze, mogę mieć na czytniku. Nie muszę się z nimi przeprowadzać, nie mam tego problemu, tak? Oczywiście mam kilka książek, które kocham, które uwielbiam i które przyjechały ze mną z Polski. One są cały czas ze mną i one zawsze ze mną będą. Natomiast, no nie czarujmy się, ale jest większą wygodą jednak czytanie e-booków, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Jest również większą wygodą przemieszczanie się takie codzienne, czyli na przykład autobus, tramwaj i tak dalej. No łatwiej jest wrzucić do torebki mały czytnik, który jest cienki i w miarę lekki, a nie książka, to chociażby nawet tom, gdzie no zobaczcie jaka jest ogromna różnica między książkami, między czytnikiem a książką, a w rzeczywistości to wcale nie jest największa książka jeszcze, tak? Są znacznie grubsze i są znacznie większe. A jakiś wyjazd na przykład na wakacje, ja sobie nie wyobrażam pojechania bez książki, a czasami człowiek chciałby zabrać na przykład dwie pozycje i wtedy zaczyna się problem, bo one zaczynają ważyć najzwyczajniej w świecie. W związku z powyższym, no czytnik jest po prostu wygodniejszy. Kolejny punkt jest taki, że dzięki e-bookom mamy dostęp do większej ilości publikacji i mamy dostęp do publikacji w różnych językach. Niestety, no, nie jesteśmy w stanie zdobyć wszystkich książek w formie papierowej. Znaczy, teoretycznie jesteśmy, ale praktycznie czasami jest to skórka za wyprawkę, albo wychodzi to strasznie dużo, jeżeli chodzi o finanse, albo po prostu jakieś rzeczy są niedostępne, a e-booki jednak rozwiązują ten problem. Tak? Poza granicami Polski
nie mam dostępu do wszystkich książek, jakie bym ewentualnie chciała przeczytać, które można kupić w Polsce. Wiele książek, słuchajcie, nawet nie jest wysyłanych poza granicę Polski, albo ceny kuriera są tak absurdalnie wysokie, że no sorry, no ale na, jeżeli mam zapłacić za kuriera, bo tylko danym kurierem wysyła jakaś tam firma lub dana osoba, zapłacić tyle, co mogłabym kupić 3 czy 4 egzemplarze danej książki, no to zupełnie mija się kompletnie z celem. W związku z powyższym, no jednak jesteśmy jakoś tam ograniczeni. Natomiast jeżeli chodzi o e-booki, sprawa się rozwiązuje, słuchajcie, i wiele książek można kupić i ominąć jak gdyby kwestię wyższych kosztów, czyli wysyłki. Z tym, że e-booki w Polsce mają jeden mankament, mianowicie taki, że książki drukowane są cenowo prawie że identyczne jak e-book. I ja tutaj nie widzę sensu, ponieważ drukując książkę trzeba wydać pieniądze na to, tak? To jest jednak ileś tam zużytego papieru, ileś zużytego tuszu, to jest praca jakichś ludzi. Więc wiadomo, że te koszty powinny być znacznie wyższe. Przy e-bookach nie ma tych kosztów, a cena jest taka sama, czyli wniosek jest prosty. To jest dorabianie się, w cudzysłowie oczywiście, na e-bookach. No więc to tak nie do końca powinno być, bo jednak na całym świecie, a przynajmniej w większości świata, e-booki są znacznie tańsze niż książka drukowana. Więc nie rozumiem, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o tą kwestię. Być może są tego jakieś przesłanki, natomiast szczerze mówiąc, słuchajcie, one nie są mi kompletnie znane, z czego to wynika. Więc, ale wracając do tematu, więc e-booki są bardziej po prostu wygodne. I jeżeli chodzi o czytnik, to ja proponuję zakupić dobry czytnik i wówczas będziecie się czuli, jakbyście czytali książkę. I ja właśnie z tym Kindle nie mam problemu, bo ja nie odczuwam tego, że ja czytam to na monitorze. Naprawdę, słuchajcie, nie odczuwam tego. I pomimo tego, że ten czytnik ma podświetlenie, więc mogę spokojnie sobie czytać na przykład w nocy, kiedy mój partner już śpi, ja nie chcę palić światła i mogę sobie poczytać dzięki podświetleniu, to ja nie odczuwam tego, że ja czytam to na monitorze. Naprawdę. Naprawdę tego nie odczuwam. I ja jestem w szoku, bo ja byłam straszną przeciwniczką e-booków. Naprawdę byłam straszną przeciwniczką e-booków i byłam straszną przeciwniczką czytników. I uważam, że to nie ma duszy, że to jest bez sensu, że tego nie czyta się tak samo jak książkę, że to widać, że to nie jest książka, etc. Więc ja byłam straszną przeciwniczką, ale ja zakochałam się również w e-bookach. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że e-book jest też dobrą formą do przeczytania i jeżeli jakaś książka naprawdę nam się bardzo spodoba i stwierdzimy, że jest to książka, którą chcemy mieć w takiej fizycznej wersji, żeby zawsze móc ją dotknąć bądź z nią popracować, czyli robić jakieś notatki, bo są oczywiście też takie książki, tak, z którymi pracujemy, to wówczas można tą książkę po prostu kupić w formie fizycznej, ale najpierw możemy zrobić to w formie elektronicznej i wówczas kupić książkę, którą rzeczywiście będziemy chcieli postawić na półce, bądź z którą rzeczywiście będziemy chcieli pracować. E-booki dają możliwość dostępu do książek, bądź do wydań, do publikacji, które nie są dostępne również w formie papierowej. I chodzi tutaj na przykład o to, co możemy znaleźć na Amazonie. Są pewne publikacje, że tak powiem, i pewne książki, czy komiksy, czy jakieś tam materiały, które nie są dostępne w formie papierowej, a są dostępne w formie elektronicznej. Także to jest bardzo dobry plus. Zresztą nie czarujmy się, świat się tak bardzo zmienia i świat się tak bardzo zmienił, że jednak no wygodniej jest nam być bliżej z tą elektroniką niż z tą książką. Podsumowując, ja w dalszym ciągu nie jestem w stanie zrezygnować z papierowych książek, po prostu z takiej standardowej, staroświeckiej wersji książek. Ja zawsze będę kochała szelest kartek, zapach świeżych książek zawsze będę uwielbiała.
zawsze będzie dla mnie magicznym momentem to otworzenie pierwszej książki, przeczytanie pierwszej strony i dalsze przechodzenie przez książkę, przekładanie tych kartek, zamknięcie i na koniec. To zawsze będą dla mnie takie magiczne momenty, takie do celebrowania. Ja kocham takie momenty, ja lubię to w książkach, ale muszę również przyznać, że ja nie jestem w stanie już zrezygnować z e-booków. Ja się tak przyzwyczaiłam do e-booków, mnie się je tak dobrze czyta na tak małym i lekkim urządzeniu, plus ich dostępność i dostępność każdego w sumie tytułu, jaki ja sobie bym wymyśliła i jaki bym zechciała posiadać, że ja nie jestem w stanie z tego zrezygnować. Naprawdę, słuchajcie, ja zostaję wierna obu formom i przyznam się szczerze, że ja nie jestem w stanie pomiędzy nich wybrać. Gdybym musiała wybrać, tak już naprawdę musiałabym wybrać ponad wszystko, to chyba ze względu na wygodę i możliwość właśnie dostępu do wszystkich materiałów, jakie bym chciała, wybrałabym e-book. Chociaż nie ukrywam, że tęskniłabym jednak w jakimś tam stopniu za tą celebracją tych kartek. Chociaż jak mam być szczera, to coraz mniej używam książek papierowych, a tak naprawdę od dłuższego czasu nie używam ich w ogóle i przerzuciłam się kompletnie na e-booki. Natomiast no, ze starych książek, które już mam i z którymi lubię pracować, nie jestem w stanie zrezygnować z ich, tak jak mówiłam, formy papierowej. Kochani, powiedzcie mi, jak u Was wygląda ta sytuacja? Czy jednak trzymacie się tylko jednej formy, czy na przykład tylko książek papierowych, czy jednak wolicie tylko i wyłącznie e-booki? Jakie Wy macie podejście? Co Wam się podoba w e-bookach, co Wam się nie podoba? Co Wam się podoba w książkach papierowych, albo co Wam się nie podoba w książkach papierowych? Bardzo chętnie poczytam Wasze zdanie na ten temat, także bardzo, bardzo gorąco zapraszam do komentowania. Chętnie z Wami porozmawiam również w komentarzach na ten temat. Także, kochani, ja już nie zawracam Wam głowy, czekam na Wasze komentarze. I życzę Wam już pięknego, miłego, słonecznego dnia, pełnego uśmiechu i miłości. A także zapraszam już teraz na kolejny filmik. Także do zobaczenia, buziaki. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.